ExtruFish Method Feeder to seria opracowana z myślą o ochronie zbiorników wodnych i bezpiecznym trawieniu pokarmu przez ryby. Ta ekozanęta jest bezpieczna dla ryb i innych organizmów. Pochodząca z Anglii i w praktyce już zadomowiona na europejskich zbiornikach metoda łowienia Method Feeder wybierana jest przez coraz większą liczbę również polskich wędkarzy. W ofercie każdy szanujący się producent powinien mieć również federową półkę. Wśród nich są także i polscy producenci. ExtruFish w serii skierowanej do federowców oferuje zanętę wędkarską, deepy, dumbbellsy, loftersy, a także fluorgel. Seria w swym składzie jest wysokoproteinowa, nie zawiera przy tym konserwantów i sztucznych barwników. Jak dowiedli specjaliści z Uniwersytetu Poznańskiego, nie zanieczyszcza także zbiorników wodnych. Zanęty te świetnie pracują w podajnikach do metody i wykazują szybką tendencję uwalniania frakcji do góry. Zanęta wytwarzana jest na bazie naturalnych surowców. W jej składzie znajdują się ekstrudowane ziarna zbóż, ekspandery oleiste, proteiny mleczne, witaminy, kompleksy aminokwasów egzo- i endogennych, omega-3, zioła, przyprawy, stymulatory apetytu i hydrolizaty białkowe. Zanęta do koszyczka lub podajnika sprzedawana jest w opakowaniu o wadze 0,75 kg. Cena opakowania w internetowym sklepie to około 19 zł. Zestawy uzupełniają także miękkie dumbbellsy i waftersy. Tu akurat o smaku poziomki i pomarańczy and Batrick, ale nowością jest także śliwka. Jak widzicie, pakowane one są w opakowania o pojemności 100 ml. Poziomka, gruszka mango i śliwka to trzy smaki fluorgeli, przygotowanych do m.in. polewania gotowego podajnika z zanętą. Buteleczka zawiera 125 ml płynu, w którego składzie są m.in. kompleks amino i omega-3. Fluorgel tu akurat o smaku poziomki, jak widzicie w opakowaniu 125 ml. Po zalaniu zestawu w wodzie bardzo ładnie smuży. Jednym z ważniejszych elementów zestawu jest pelet. W ofercie ExtruFish jest ten o wymiarach 2 mm. Pakowane w torebki strunowe o wadze 0,5 kg. Smaki to skorupiak, squid, ochotka, truskawka ryba, wanilia, żurawina, tutti frutti, halibut i prażone konopie. Wiele z tych nowości pojawiło się na poznańskiej rybomanii w lutym 2019 roku, czyli stosunkowo niedawno. Ofertę uzupełniają także deepy do polewania przygotowanych zestawów zawierające dużą ilość atraktorów, a także waftersy. Śliwka and Batrick, gruszka mango, poziomka, śliwka and Batrick Fluo. Na koniec krótkie podsumowanie. Każda działalność, także ta biznesowa, która przyczynia się do podniesienia ekoświadomości polskich wędkarzy, a jednocześnie przy tym zwiększenia bezpieczeństwa ekosfery wodnej naszych polskich zbiorników, naszym zdaniem warta jest nagłośnienia. Konkurencja na rynku w tym segmencie jest bardzo duża i warto się pozytywnie wyróżnić. ExtruMethod jest tego najlepszym przykładem.